Proszę powiedzieć, co to za zamieszanie tutaj dzisiaj na rynku? A dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu i chcemy pobudzić trochę społeczeństwo do ekologicznego trybu życia i o tym, żeby pamiętali, żeby nie zawsze ruszać się samochodem, żeby brać alternatywne środki przejazdu i jeździć albo rowerem, więcej chodzić pieszo czy komunikacją miejską. Ten przemarsz będzie w którą stronę, jakimi ulicami? Idziemy z rynku ulicą Zwycięstwa, następnie przez Kardynała Wyszyńskiego na Plac Krakowski, gdzie są jakieś zajęcia zorganizowane dla dzieci. Jakie to będą zajęcia? Może pani coś zdradzić? Zgrywki sportowe, troszkę ruchu przepisów drogowego, gry i zabawy. Dzieci, rozumiem, samodzielnie wykonywały plakaty. Jak długo trwały przygotowania do tego dnia? 2 tygodnie. Na godzinach głównie wychowawczych albo na zajęciach plastycznych i na kółku ekologicznym. U mnie przynajmniej w szkole, które ja prowadzę, wykonywaliśmy właśnie plakaty. 22 września obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu i tutaj właśnie stąd z Lidyckiego Rynku przejdziemy na Plac Krakowski i tam odbędą się różne konkursy, imprezy sportowe. Uważasz, że to jest dobra inicjatywa, taki dzień bez samochodu? No to jest dobre, bo nie zanieczyszczamy aż tak bardzo środowiska. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Bez Samochodu. Spotkaliśmy się tutaj ja z moimi przedszkolakami właśnie, żeby uczcić to święto i propagować zdrowy styl życia oraz to, żeby przynajmniej jeden dzień bez samochodu zamiast tego na przykład na rowerek. My zachęcamy na rower. Ja generalnie jeżdżę wtedy, kiedy potrzebuję. No trudno, żeby jeździć, wie pan, kawałek do miasta, nie? Wtedy idę piechotą. A rower wchodzi w grę? To znaczy, w moim przypadku nie, bo ja mam pewne dysfunkcje kończyn dolnych, które mi na to nie pozwalają po prostu. Czyli świetnie sprawdza się tutaj komunikacja miejska, autobusy, tak? No tak. Albo pieszo, albo komunikacja miejska. Jest szybciej? To zależy, gdzie się chcemy udać. W mieście tak, jest to opłacalne. Na dłuższą skalę albo komunikacja miejska, no albo ewentualnie już ten samochód. Na rowerze można, a słyszałam, że w Warszawie nawet na rolkach jeżdżą i szybciej niż komunikacją miejską się poruszą. Myśli pan, że to jest dobra inicjatywa, że mamy taki dzień bez samochodu? Jest mniej samochodów na ulicach? Niech pan patrzy. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Gliwicach. Nie, są ulice, że przejść trudno, prawda? A poza tym pewne jednak oszczędności, jeśli chodzi o nasze zdrowie, nie? Oczywiście, aby częściej tak była w mieście. Mam na myśli miasto, prawda? Bo w tym smoku żyjemy. Widzę, że pani porusza się na rowerze. Czy tak na co dzień, czy tylko wyjątkowo z okazji tego dnia? Na co dzień. No, wydaje mi się, że szybciej, nie? No, bo nie czeka się w korkach aż tyle czasu. A jakieś inne środki transportu? Autobus. No tak, jak rower może być, prawda, motor, rolki. Znaczy szczerze to nie wiem, autobusem, bo no tak mi poręczniej, o, tak powiem. Komunikacja miejska mi się wydaje, że jest bardziej bezpieczna. Inny środek transportu wchodzi w grę? Lepszy od samochodu? Nie bardzo. W moim przypadku nie bardzo. Rower sporadycznie, tak jak mówię, raz w miesiącu można przyjechać albo raz na kwartał, jeżeli jest taka okazja, ale częściej nie dałoby rady. Europejski Dzień Bez Samochodu, czy to jest idea potrzebna? Idea jest na pewno potrzebna, natomiast stanowi ona zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Wydaje mi się jednak, że jednorazowa akcja w ciągu roku nie jest w stanie zmienić przekonań po prostu transportowych, pewnych upodobań wśród ludzi. Z czego wynika takie negatywne podejście Polaków do transportu innego niż samochodowy? Ponieważ wydaje się, że transport samochodowy w pewnym sensie określa status człowieka. Na przykład w Holandii tego nie ma. Tam
posiadana marka samochodu nie cechuje człowieka, nie plasuje go w pewnej grupie społecznej. Natomiast u nas samochód stanowi odzwierciedlenie statusu społecznego i to i wydaje się jakby najlepszym środkiem, żeby dojechać z punktu A do punktu B, a tak nie zawsze jest. Jakie działania w przeciągu całego roku są czynione w Gliwicach po to, aby jednak ten transport rowerowy umilić jakoś i pokazać go z lepszej strony? No, w ostatnich latach została wybudowana droga dla rowerów przy ulicy Bojkowskiej, która, no, jak widać, jest często użytkowana przez rowerzystów. No, odbywa się właśnie Europejski Dzień Bez Samochodu, który wypada we wrześniu, i jeszcze nieliczne rajdy rowerowe. Powiedziałbym natomiast, że ruch pieszy nie jest zbyt u nas promowany. W Europie jest też taki trend, że się centra dużych miast wyłącza z ruchu samochodowego. Czy to jest dobry trend? Na pewno powinno się ograniczać ruch w centrum miasta, ponieważ jeżeli ruch samochodowy w centrum miasta jest duży i odbywa się z dużą prędkością, to prowadzi niestety do wyludniania się tych centrów, ponieważ nikt nie chce mieszkać przy ruchliwej ulicy, stąd nasze miasta się rozrastają i rozlewają się coraz dalej, w związku z tym ludzie, nie mając możliwości skorzystania z alternatywnej formy transportu, wybierają najczęściej samochód. Czy w Gliwicach to centrum też powinno być wyłączone z ruchu samochodowego, czy to jest w ogóle możliwe? No, zależy, jak będziemy postrzegać centrum. No, oczywiście jakiś tam szkielet komunikacyjny dla transportu samochodowego musi zostać, natomiast wydaje mi się, że Stare Miasto spokojnie można by w dużym zakresie z ruchu samochodowego wyłączyć. I stworzyć na przykład kontrapasy, czyli ulice jednokierunkowe, gdzie jest możliwy ruch rowerami na przykład pod prąd, co między innymi skraca drogę na rowerze i tym samym poprawia jego atrakcyjność. Czy infrastruktura rowerowa zarówno w samych Gliwicach, jak i na całym Śląsku jest na dobrym poziomie? No niestety nie jest na najlepszym poziomie. Tutaj jako ten chlubny przykład można wymienić już wspomnianą drogę dla roweru przy ulicy Bojkowskiej. Brakuje natomiast tej głównej osi komunikacyjnej, czyli dróg dla rowerów przy wylotówkach z miasta. W związku z tym ludzie mieszkający w dalszych dzielnicach mają problem z bezpiecznym użytkowaniem roweru. A w innych miastach na Śląsku, no teraz na pewno warto wspomnieć o Katowicach, które prowadziły strefę 30 w centrum. Co zachęci do korzystania z roweru. W innych miastach, to już akurat w naszym województwie, Jaworzno jest takim dobrym przykładem, które stawia na dobre drogi dla rowerów, zarówno o charakterze komunikacyjnym, jak i rekreacyjnym. Czy w Polsce rowerzyści na drogach budzą respekt kierowców, samochodów i innych pojazdów? No, z reguły nie. Niestety wynika to z tego, że rower wydaje się stosunkowo wolnym środkiem transportu, natomiast jeżeli spojrzymy na średnią prędkość w centrach miast, to jest to środek bardzo efektywny i do 5-6 km, nawet do 8 jest właściwie najlepszy, jeżeli chodzi o poruszanie się w mieście. Co innego gdzieś poza miastem, gdzie są szybsze ulice i tak dalej. No tam niekoniecznie. Jest obowiązek zachowania metra odległości od rowerzysty, a jest on bardzo rzadko przestrzegany, dlatego przede wszystkim rowerzyści, dbając o swoje bezpieczeństwo, nie mogą jechać całkowicie przy prawej krawędzi, bo w przeciwnym razie są wyprzedzani na tak zwaną gazetę.